Dzień dobry, witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Kwojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Ten vlog, który teraz oglądacie, miał być pierwotnie w środę, ale niestety vlog, który dla was nagrałem wówczas, parę rzeczy tam się okazało nieaktualnych, z paru rzeczy gdzieś tam, które planowałem zrobić, gdzieś tam się wycofałem, no i wyszło tak, że w konsekwencji tam ten vlog po prostu stał się nieaktualny i nie było sensu go dla was wrzucać. Moi drodzy, jak pewnie wiecie, a ci co mnie obserwują na Instagramie, to pewnie wiedzą już na 100%. Zacząłem w tym tygodniu praktyki zawodowe. U nas w technikum to jest tak, że pracuje się przez tam około 4 tygodnie. My to mamy od 1 do 28 września. I to jest obowiązkowe, żeby ukończyć szkołę. Tam jest takie dzienniczek praktyk, to się wypełnia, a potem się zdaje w szkole jakby na końcu, tak jak już się w tej szkole spotykamy. Moi drodzy, ja praktyki odbywam w Blikomanie. To jest taka sieć sklepów budowlanych. Nie mieć z Blikomarsze, bo to jest zupełnie coś innego. I także Blikoman. Wziąłem ten sklep, ponieważ tam często z tatą bywam. I po prostu stwierdziłem, że tak, żeby się bardziej z tym sklepem, że tak powiem, zaprzyjaźnić, no to pójdę tam na praktyki. No i co? No i byłem przez ten tydzień na dziale budowlanym. No w zasadzie 4 dni, no bo to nie był pełny tydzień, bo od wtorku. Wiem, że w przyszłym tygodniu idę na dział przyjęcia dostaw. Byłem na tej budowlance i muszę powiedzieć, że nie do końca się odnalazłem. To znaczy, jakby rzeczy, które gdzieś tam się robi, nie do końca mi podpasowały, bo tam trzeba coś przenosić, jakieś worki ustawiać i tak dalej, i tak dalej. A ja tak do noszenia to niespecjalnie. I to jest właśnie ta rzecz, która powiedziałem, że się wycofałem, bo chciałem się od razu przenieść po jednym dniu, ale pomyślałem sobie, no nie no, bez sensu, nie? Potem jak to wszystko przemyślałem, powiedziałem, że jednak wytrzymam, tym bardziej, że tam nie było aż tyle roboty, a nas tam było dwóch, więc jak ja tam nie domagałem, to kolega sytuację ratował, ale na ogół było tak, że żeśmy tam zawsze gdzieś tam w jakimś stopniu mu tam starałem się pomagać, to nie jest tak, że on tam robił 100% roboty, na przykład ja tam na przykład podnosiłem, podchodziłem do niego, on tam na przykład brał ode mnie i na przykład na półkę ustawiał, nie? Jak tam jakieś profile nosiliśmy i coś. Wygląda to po prostu tak, że chodzimy sobie do tej pracy, godzina na przykład na 7, raczej są dwie zmiany, jest od 7 do 15 i od 9 do 17. Myśmy przez tamten tydzień chodzili na 7, wtorek był wyjątkiem, bo to był taki dzień trochę specyficzny, tam nas zaznajamiali i tak dalej, i tak dalej. No i żeśmy w ten... chodziliśmy na 7 tego dlatego, że kończyć o 15, bo kolega gdzieś tam mieszkał pod Szczecinem i po prostu gdzieś tam było mu lepiej kończyć o 15. I w sumie też, bo więcej czasu było, tym bardziej, że ta robota dosyć mnie mocno wykańczała, dosyć mocno nogi dostawały po tyłku, bo żeśmy tam przez większość czasu mimo wszystko tylko chodzili i czekali na robotę, albo gdzieś tam staliśmy z boku, więc te nogi dosyć tam mocno dostawały w tyłek. Ja w zasadzie 20:30 albo 21:30 kładłem się spać. I już tam tak naprawdę godzina 17 już mi się zaczynało chcieć spać i to było takie no, mało przyjemne, bo ja tak gdzieś tam mało miałem czasu na te swoje pasje i tak dalej, bo jeszcze tam do babci chodziłem i tak dalej i do taty, więc gdzieś tam ten czas gdzieś tam uciekał, ale gdzieś tam sobie grałem, ten gameplay w środę dla was nagrałem, ale powoli widzę, że taka praca to jest na ciężki kawałek chleba. No i tak to po prostu wygląda, że mnie będą co tydzień teraz na inne działy dawać. No mówię, w tym tygodniu będę na dziale przyjęcia towaru i wiem, że jest jeszcze na 7, tutaj już narzucają, bo tam nam na budowlance to pan nam kazał sobie po prostu wybrać nasz przełożony, jak nam pasuje, nie? Więc my wiemy, to na 7, bo dla mnie osobiście nie było to różnicy, czy wstaję powiedzmy na 7 czy na 9. Tak samo się czułem jakby i nie sprawiało to dla mnie jakiegoś większego problemu. No mówię, to kończenie o 15 jednak tutaj tym argumentem, które za tą godziną 7 przemawiało. I wiem, że potem jak mnie dadzą jeszcze na dwa działy na sklepie, no to będę już na 9 chodził, czy będę kończył o 17. Trochę mnie to martwi, ale jak już mam na 9, to trochę później można iść spać i gdzieś tam to się jakoś tak reguluje, także jakoś gdzieś tam powinniśmy sobie powinniście sobie dać radę. No i tak jak już mówiłem, to wygląda po prostu w ten sposób, że chodzimy sobie normalnie nie do pracy jakby przez te 4 tygodnie. 28 to jest poniedziałek, kończymy
A 29 we wtorek idziemy normalnie do szkoły. I tak właśnie z kolegami żeśmy tam dyskutowali, bo jest tam 8 osób na tej praktyce, dwóch z innej klasy. Jeszcze taka dziewczyna, jak to się okazało, że w ogóle będzie w naszej klasie, także taka miła niespodzianka. No ale jakby wracając do tej rozmowy, to żeśmy tak gadali, że być może za okno szkoły, zanim skończymy te praktyki, w ogóle słyszałem, że jest taka opcja, że jak na przykład sytuacja epidemiczna się tak bardzo źle rozwinie, że mogą zamknąć jakby, znaczy, że mogą nam praktyki zrobić zdalnie, nie? Także tam będziemy przychodzić, także ciekawe jak to zamierzałem zrobić, jestem ciekawy jakby to miało wyglądać. Ale to, że zamkną szkoły, no to nie można tego wykluczyć, bo sytuacja jest na pewno gorsza niż wtedy, co szkoły zamykali, więc być może gdzieś tam jeszcze przez te 3 tygodnie sytuacja się, nie daj Boże oczywiście, ale niestety nie można tego wykluczyć, że się pogorszy i będzie wyglądało to tak, a nie inaczej. W ogóle słyszałem, że mamy na przykład na matematyce mieć własny pisak do tablicy, bo u mnie w szkole w zasadzie wszystkie tablice są na pisaki, nie? Więc musimy mieć własny. Ciekawe, jak to tam będzie wyglądało, ale to akurat nie jest żaden problem, akurat nie jest jakiś wielki wydatek, więc jak to ma zwiększyć bezpieczeństwo, to bardzo proszę. Ale póki co na razie jeszcze jestem w pracy. Ciężko mi było się przestawić jakby na ten tryb. W zasadzie we wtorek byłem w zasadzie bez życia. Chciałem sobie jeszcze trochę pograć po pracy we wtorek. Po nagraniu mu tego vloga niedoszłego, ale okazało się, że niestety mój dostawca miał chyba jakąś awarię na dzielnicy czy coś, bo tam u taty akurat też nie było internetu, a mieszkamy tylko kilkaset metrów od siebie i po prostu gdzieś tam też miał awarię. Potem jeszcze modem na następnego dnia zestartowałem na wszelki wypadek i już działało, a i tak chyba miał jakąś awarię, bo nie mogłem się w ogóle z internetem połączyć, więc odpuściłem sobie granie. I potem vlog miał być oczywiście na środę, akurat sobie we wtorek go nagrałem. No i po prostu poszedłem spać w 6:30. No i co, 6:30 na przystanku, 6:38 autobus, no i jedziemy z tym śledziem, jak to mówią. Ale nie no, muszę powiedzieć, że ludzie tam są w porządku, tam widać, że nie kratują nas jak... nie wiem, co się tam w głowie dzieje, ale tak widać, że nas traktują jak kolegów, a nie jak taki jakiś balast, czy jakiś takich nowicjuszy, który gdzieś tam trzeba co chwilę pouczać i tak dalej. Jest wszystko z kulturą bardzo profesjonalnie, także jeśli chodzi o atmosferę w pracy, to na pewno jest na plus. Cóż, moi drodzy, tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do dobrowolnego wsparcia na Discorda, forum, Instagrama, grupy na Facebooku. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.